Denerwuje cię granie na Katarinę? Możesz ją skontrolować w jeden prosty sposób. Wystarczy, że pikniesz na Mida Chogata. Tym championem nie da się na nią przegrać. Bierzesz Hail of Blades, Cheap Shota, Eyeball Collection, Ultimate Huntera, buty i Approach Velocity. Za każdym razem, jeżeli ona chce w ciebie wejść, po prostu podchodzisz, walisz jej autoataki z E i Hail of Blades i zawsze przegrywa trade'a. Jeżeli chce coś więcej poczarować, no to pyk, sign na twarz, potem jeszcze jakiś podrzut i na dobicie masz ręczkę. Więc praktycznie na dobrą sprawę ona musi siedzieć cały czas pod towerem, możesz cały czas ją puszować i będziesz zbiegać z junglerem i setować jakieś dive'y, różne akcje w enemy lesie, tak żeby totalnie zmiażdżyć mapę. Oczywiście też grasz ghosta, więc jesteś nie do powstrzymania i nikt cię nie kajtuje. Jeżeli chodzi o build, są dwie szkoły, albo taka full AP, albo bardziej tankowna. Ja osobiście wolę tą bardziej tankowną, kupujemy Heart Steela, potem Demoni Embrace'a i obrażeń nam nie zabraknie, a będziemy mieli naprawdę bardzo dużo HP-ku.